Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Jesteśmy po raz kolejny w Darkest Dungeon. I na wstępie muszę powiedzieć, że minęło parę tygodni usianych okropieństwem lam i mojego nieudacznictwa. Oto jak skończyła trójka naszych bohaterów. No cóż, on, powiem szczerze, przez moją chciwość, tylko i wyłącznie. Bo nie ukrywam, gdybym nie poszedł na jedną bitwę, tylko odpuścił już podróż, przeżyłby. Moja wina, natomiast ta dwójka przez, powiem szczerze, sporego pecha. Dostała truciznę, po czym dostała atak. Od razu zginęła od tego ataku. Znaczy nie od ataku, tylko od trucizny w swojej rundzie, bo ten atak jej sprowadził do zero życia. A w jego przypadku, no nie wierzę, ale pierwszy cios, który dostał, był śmiertelny, mimo odporności ponad 70% na śmiertelność. No, ale spokojnie, jakoś sobie poradzimy. Nie jest aż tak źle, zrekrutowałem akurat nowego, trendowatego i... no, Flagellanta, ale dzisiaj to nie on będzie naszym głównym, jakby to nazwać, głównym bohaterem. Dzisiaj skupimy się na hienie cmentarnej ze swoim Kilofem. No, niektórymi rzeczami, które nie są może do końca wspaniałe, ale głównie właśnie z rzutem szkieletem, zatrutymi strzałkami i Kilofem. Gdyż cel dzisiejszy? Ruiny. Jednak zanim tam się udam, muszę sprawdzić, czy wszyscy, których chciałbym wziąć, są przygotowani na to. Dobra. Na pewno Alrekin, mimo tego, że jest od krwawienia, no jest gotowy. Głównie będzie zajmował się buffami i stresem. Potem dalej kapłanka, która to miała być. Nie pamiętam już, którą chciałem brać. Żeby nie był teraz stres, nie jest zbyt istotny. Dobra, niech będzie w takim razie ta. I zobaczymy, jak to się na dzień będzie układało. Wy tutaj won. Więc tak, kapłanka, która to miała być... tak, ta, dobra. Ty, moja droga, idziesz na miejsce czwarte. Teraz tak, potrzebujemy kogoś... O, czy ona może robić wszystko z drugiej pozycji? Na szczęście może, że mnie to mnie nie interesuje. Więc ty, moja droga, idziesz tutaj. Na miejsce trzecie idzie Alarekin. A główne miejsce, no... chyba nie ma nikogo lepszego niż nasz... Reinwald, który już nareszcie nie jest kradziejem. Tylko zanim to muszę sprawdzić, czy właśnie jego ulepszyłem, bo jednak nie ukrywam to, że czasami skąpię na ulepszenie też jest niejednokrotnie powodem do śmierci. Dobra, chyba tu mamy wszystko, u niej też wszystko, tak mniej więcej. Chociaż bym wymienił może umiejętność na tą. Chociaż nie, to nie co? Aha, dobra. Dobra, to zostawiam jak jest, bo w sumie nic przygodzi tak nie będzie miała. Dobra, gotowa, on gotowy. On gotowy, no i u niej można coś lepszego wziąć. No niby można to. A niech będzie, że to wezmę. Nie będę później żałował, ale no przynajmniej będzie mogła używać z siebie wszystkie efekty bez użycia serum czy innych rzeczy podczas bitwy. Dobra. Chyba wszystko gotowe, tak więc pozostało jedno co to przydzielić już. No... artefakty, ale to za chwilę, to mamy dla... muszkieterki. Tylko trochę tak trochę, no nie ukrywam, nie mam jej, więc to mnie nie obchodzi. To niestety nie na nasze siły, a szkoda, bo fajne rzeczy tu się dostaje, Knieja. No niby byśmy mogli, jak już mówiłem, ale... Zatoka Knieja, czy Norowisko, nie. Norowisko tym bardziej, bo widzicie, gwiezdny stwór. My na razie spokojnie idziemy do ruin, co prawda krótkie, więc prawdopodobnie dwie wyprawy uda się zrobić. Tak więc idziemy. Żywności, no tak, z 12. Chodni 8. Jeszcze tak z 2 takie. Bandaż 1 na wszelki wypadek. 2 serum. 4 klucze. 4 wody święcone. Jedno laudano na wszelki wypadek. No i dodatkowo jeszcze jedna opata. No wydam dużo, miejmy nadzieję, że to się zwróci. Chociaż częściowo. I lecimy. Bo w sumie nie ma co już zwlekać z tym jakoś szczególnie bardzo. Co? Dobra. No jak widzicie, też mam sporo krwi już nagromadzone. I nie ukrywam, prawdopodobnie na Szkarłatny Dwór, czy tam Karmazonownik, nie pamiętam jak się nazywało, pójdziemy, kiedy będzie tam artefakt dla postaci takiej jednej z moich top tierów. Czyli przygotowo dla niej. Dobra. To idziemy, zobaczymy jak się trafiło.
pewnie krótkie, co się do mnie trafiły, takie aż zbyt krótkie. Te, ja się napchałem skarbami, a tutaj nic. Ale coś mam pecha do tych długości ostatnio. Pamiętam ze starych czasów, jak krótkie się losowały z 15 pokojami, albo nawet więcej. O, ten posąg. Chyba tak się z nim robiło. O, brawo, nawet trafiłem. Dobra, kto jest najlepszy do pułapków? Oczywiście, że ona. Fajnie. Tylko nie wiem, czemu mam takie... Wydaje mi się trochę delikatne lagi czasami na podglądzie. I okej. Muszę skończyć 100% bitew. Dobra. Już zdaje się opłaciło. Wziąć ze sobą łopaty. I teraz tak, ściana. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Książki, niech będzie żona. No jasne. A spokojnie podczas bitwy. Ale Rekin trochę tam pogra na gitarce i powinno być dobrze. Dobra, zacznijmy od Kilofa. Dobrze. Ty, mój drogi, musisz pograć na gitarce, ale dla niej. Potem oczywiście dla siebie też i w ogóle, no ale... Ty, pokaż im swój święty papier. I... spróbuj ogłuszyć, jeśli się to uda, to w sumie... Mamy spokój. No, oczywiście, że nie. No i za tym cię. Tam w sumie zarazem. Dobra. Zagraj dla niej znowu. Jednak ona nie może. No ją nie może dopaść szaleństwo. Chlej. No i nie ma chyba co dużo mówić dalej, próbuję ogłuszyć. Dobra, udało się, więc w sumie dużo to nie zmieniło, poza tym, że nie będzie już więcej obrażeń. Dobijamy naszym krzyżowcem wspaniałym. Dodatkowa żywność, która się nie mieści w jednym miejscu, więc dostaje ją ona, jako że jest jedna ranna. I idziemy na kolejną bitwę. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie skuteczniej. Święta fontanna. Aj, ja będę musiał myśleć, co ja prawdopodobnie będę wiecznie myślał, co ja tu mam zrobić tego świętą fontanną. I dobra, jak tam z odpornościami na zatrucie 20 na 100, czyli 80%. Ale dobra, powinno się udać. No. Prawda, nie jest to idealnie, więc jeszcze trzeba będzie coś takiego zrobić. Nim tym razem wyjątkowo. Z nim mogłem lepszyć, ale no, zapomniałem. I dobra, teraz kto jest groźniejszy? Tak szczerze, on. Idealnie. To są nam krzyżowiec, który... Nie wiem, co może robić, to bić, zabić za 11. To sporo. Właśnie, swoją drogą zapomniałem lepszyć sprzęt. To nawet nie wiem czemu. Stwierdziłem, że to jest za drogie, czy co? Ale postaram się naprawić te błędy za chwilę. To za chwilę oczywiście mam na myśli po tej wyprawie. Dobra. Mu zostało 4 życia. To nawet nie ma co czekać. Rzucaj sztylcikiem. Dobra. Nasz kolega, mimo tego, że nie jest ulepszony, co? To jest najlepsze, co może teraz robić, no, poza redukcją stresu, ale... Tym bym się zajął jednak w takich spokojniejszych bitwach, o ile. Bitwa może być spokojniejsza, dobra. Jego już nie ogłuszymy, więc zajmij się tym gościem. Dziękuję bardzo. Jest dobrze. A ty bij, po prostu zabij. Jeśli chcesz, byś trafił lepiej, to byśmy już się go pozbyli. Ale oczywiście musiałeś o 2 za mało uderzyć. Oj. Dobra. Chyba już nie będzie dla ciebie problemów. Można go znowu spokojnie ogłuszyć. Tylko, że po co? Kill offem w dziada i jest dobrze. Teraz tak, ze świętej fontanny chyba się po prostu piło. Tak. Więc dobra, nawet nie było problemów z tym. Kolejna bitwa. Serio, tak dużo bandytów? Powinny być szkielety, nie bandyci. Dobra, tym razem zajmijmy się nim, bo jednak jego szybko będzie można wyeliminować dzięki temu, że mamy Alarekina ze swoim krwawieniem. No niestety, trochę okazja przegapiona, ale dobra. Nieźle. Dobra, no to dawaj z sierpa, no i on już niegroźny całkowicie.
Oj. Teraz kapłanka będzie musiała rzucić modlitwę delikatną, żeby wyleczyć wszystkich. Dobra. Nieźle. I spróbuj ogłuszyć. Jeśli się uda, to w sumie mamy. No jasne, że się nie uda. No dobra. Aha. Teraz tak. Ta dwójka już padła, więc ma najwięcej stresu. W sumie sam masz najwięcej. Więc dobra, zredukuj sobie samemu. Jakkolwiek by to nie było dziwne. Okej. Okay. No jasne. Tutaj śletem. Pewna krytyka. Cóż. Tym razem mocniejsze leczenie na niego. Dobra, teraz. No jasne. Ta gra mnie po prostu nie lubi. Dobra, chociaż tyle. Teraz zobaczmy. O, nawet się udało. I bij, zabij. No jasne. Mówię bij, zabij, a co? Wiesz, go bij. Kolejna krew. Co my tu mamy? Bo to? W sumie skoro mamy tak dużo żywności, to mogę trochę ich podleczyć. Tak. Idziemy. Oj, biblioteczki. A że mnie pamiętam, czy coś się robiło z biblioteczkami, czy one były takie same z siebie? Nie będę ukrywał, nie pamiętam. Jezu, biblioteczki. Wybaczcie, że tak sterczy tu myślę, no ale... A, dobra, nie no, co mi szkodzi, niech będzie, że... użyję jej. Nieźle. Nie wiemy nic o pokojach, ale wiemy o tym, że będzie jeszcze trochę skarbów, więc opłaca się przejść przez każdy pokój. Patrzę na to, ile wydałem na jakieś akcesoria, które okazują się mało przydatne. O, zwiad, super. I w sumie dowiedzieliśmy się tylko o jednej bitwie dodatkowej. Znowu książki. Serio? No nie wierzę! Zafartopech. A, nie przedziwiłem błyskotek. Super. Zara za 20%, krwawień 20%, zatruł te strzałki. Musimy się go pozbyć jak najprędzej. Ta bitwa nie będzie łatwa, ale... może moja drużyna jest wystarczająco dobrze przygotowana na to, żeby sobie poradzić. I proszę, 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 proszę. No nie. Dobra. Dobrze. Nie wierzę. Udało się. Jedna runda spokoju przynajmniej. I strzałki. Naładujemy na niego dużo tych trujących strzałek i innych rzeczy, co... może nawet się uda zwyciężyć bez straty bohaterów. Teraz ogłuszanie nie ma sensu, więc lepiej będzie po prostu rzucić leczenie na wszystkich, póki jeszcze jest okazja. Dobra, czy on należy... nie, on jest naturalny człowiek, nie jest, jest tak plugawy. Ale i tak można go być zabić łatwo. Wywołanie kolekcji oczywiście. Kogo mamy tym razem? Kapłanka i dwóch oprychów. A, dobra, reszta się tym zajmie, ale... ty, moja droga, rzucaj dalej tymi strzałkami. Musimy po prostu się go pozbyć jak najprędzej. Nadrealny tylko. Na krwawieniu mam 60%, ale... znaczy jakieś 40, ale dobra. Może oprychowi się uda ich chociaż trochę rozkrwawić. Teraz tak, on na 25, ale trzeba próbować ogłuszyć. W sumie ta kapłanka jest chyba najgroźniejszym, co małem tutaj u siebie. Okej, okay, oprychy też nie są najbezpieczniejsze, jak widać. No, ale kapłanka, tak szczerze, może leczyć, może ogłuszać. Oprychy na szczęście tego nie zrobią. I dobra. Już tylko 30. Okej, okay, stres za pokazanie kolekcji. Urwanie głowy. Na szczęście nie ma wrót śmierci. A kapłanka sobie spokojnie z tym poradzi. I kolejne strzałki. Dobra.
as life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Bandaż? Mam bandaż? Na szczęście jeden mam, co nawet. Nie będę ryzykował. Okej, on ma 4, 2 tylko, czyli muszę tak zrobić. Okej, udało się. Udało się jeszcze go nie stracić. Jest dobrze. No niestety. Się zaczyna. Oczywiście odzyskuję. Tym razem zbroi, mistrz. No musisz ciągle na niego. No niestety, moja droga, musisz dalej rzucać w kolekcjonera, bo on jest najgroźniejszy. Dobra, cicho. Nie mamy niestety już bandaży, więc musisz wypowiedzieć z tym, co masz. Okej, zostaw tylko zbroi, mistrz, teraz tak naprawdę. Lecz. Dobra kapłanka. I proszę, gra znowu chciała mnie ukarać za moje delikatne niedopatrzenie. Dobra, na nim trzeba się skupić, bo opróch i tak już jest martwy. Wtedy jedną będę przeżyje, no ale poza tym to już nic. Okej, znowu kolekcja. To tym razem kapłanka. Aha, super. Dużo to nie zmienia, co prawda. Dobra. No, nawet nic nie zmienię, dzięki temu, że tak się ustawili, a nie inaczej. 2,8 jest to trochę za mało. Niestety go i tak nie zranię, więc... A kill-offem dziada. Dobra. Proszę, 5 życia. Niestety kolekcję przywołuję, co... Nie ukrywam trochę... Najbardziej zmarnowany ruch, jaki chyba znam. Czyli wygraliśmy z kolekcjonerem, mimo moich błędów. Gra chciała mnie ukarać, a tu proszę. Bądź co bądź, chyba jednocześnie pomyślał sobie, a dobra, odpuszczę mu, i tak już dużo cierpień mu spowodowałem. No i proszę, czyn honory. Ja wiem, że mogłem nożyka zwykłego użyć, ale... Ma kapłankę. Więc obawiam się, że mogłoby się skończyć, że się go właśnie wyleczy, zanim to dobije i... No. Nasz... Ale Rekin jeszcze żyje, więc może bić zabić. I oczywiście skompresowane liczenie, tak? Skompresowane, czy tam skoncentrowane to właściwie. Nie wiem skąd było skompresowane. No dobra, urwanie głowy, czyli potężne obrażenia w nią. Z krwawieniem oczywiście, bo jakby inaczej. Pozbywamy się oprychów. Jednego na pewno. Teraz... Znowu oprych, super. Idealnie. Teraz on już tylko ma ruch, ginie. Kolekcja też ginie bez niego, jeśli się nie mylę. I się udało. Teraz tylko... Jakie akcesorium. Oczywiście. Nie dostaniemy przedmiota, bo po co? Kolejne książki, tym razem on niech ruszy. Okej, zapiski ze starego dziennika. Przyciągnięte krwią strony, wyrwane z dziennika 3/6. Rana zaczyna się jątrzyć. Skóra wokół niej jest szara, łuszczy się i pokrywa prążkami, niemal jak u ryby. Pisząc te słowa czuję, że mój każdy kolejny oddech jest coraz płytszy i wymaga większego wysiłku od poprzedniego. Moi towarzysze śmieją się i powtarzają, żebym się nie martwił, że to tylko słona mgła, która utula tę jaskinię. No, zobaczymy jak to będzie. Zwiad. I bitwa jest tam, czyli najpierw idziemy w tą stronę, żeby po prostu pozwiedzać, potem na zakończenie w tamtą stronę. Powinno być dobrze. Mamy dalej 8 żywności. I tak nie ukrywam, nie chciałbym jej marnować. Z lada moment pewnie oni powiedzą, halo, halo, jesteśmy głodni. I kolejne książki, zobaczmy co my tutaj mamy. Super, negatywny nawyk. Choroba? Książek choroba? Dobra. Jedz. I teraz tak, 90, czyli rozbrajasz. Dziękować. Jest dobrze chyba. Teraz tak, pochodnie zapalamy. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. I miejmy nadzieję, że w sumie nie będzie już żadnych niebezpiecznych niespodzianek tam dalej. Ale w sumie jak zwykle wziąłem z miliony rzeczy liczące na te specjalne znajdźki, że tak to nazwę.
sumie nie wiem, jak inaczej nazwać te obiekty do interakcji. Proszę, same książki. O, jakiś pozytywny nawyk, super. Nocny Marek, Wojownik Światła, obrażenia się pochodnia powyżej, szybko się pochodnia poniżej. Czyli jakby nie było z pochodnią, on zawsze ma jakieś bonusy. Okej, okay. Dwa żywności to można zużyć. I tak, coś już nie przyda. Szczególnie, no, woda święcona już... Nie, więc tak, bierzemy to. Dziennik opycha Dariusa, 2/6. Dzień czwarty. Droga do tej przeklętej osady była trudna do znalezienia i nieprzyjemna w podróży. Przysięgam, nigdy nie widziałem miejsca tak zaniedbanego jak to, które ukazało się mi wówczas swoje zrujnowane oblicze. Niektóre budynki już się zawaliły, a zobojętnieli mieszkańcy błąkali się między nimi bez celu. Skierowałem swe kroki prosto do oberży. Zebrali się tam ludzie, którzy szukali tego samego, co ja. Dołączyłem do ich ekspedycji. Ruszamy jutro o świcie. Okej. Dobra, rozbraj pułapkę. No szczerze, z sercem jest trochę kiepsko, ale... Jeśli dobrze do mnie umarli, na co nie ukrywam, trochę liczę. To właśnie teraz stresy będziemy mogli poniszczyć, ile chcemy. Gorzej z tym, że właśnie jest dwójka tych, którzy dodają stres. Ale dobra, nie ma co się jakoś szczególnie przejmować, trzeba po prostu... liczyć na to, że się nam uda wyeliminować. Tutaj musimy jakieś leczenia grupowe rzucać. No ale Rekin musi po prostu rozstresowywać wszystkich, których może. Swoim brzdękaniem. Okej. No jasne. No, ale tutaj to możesz spokojnie sobie iść. I tak, mogę wyeliminować jednego pojedynczo, albo mieć szansę na dwóch. Wolę jednego już na pewno wyeliminować. No i widać, że rzut nie był po mojej stronie, więc... Bez przesady, co ciągle na niego? Czym takim on zawinił? On tylko się chce odstresować delikatnie. Grając na gitarze. No i oczywiście, że w niego. W kogo innego mogliby wylać to wszystko. Ech. No i z moich wspaniałych prób na to, żeby po prostu... go odstresować, pewnie nic nie zostanie. Ale dobra, przynajmniej... się... Nie, no nie udało się. Aż myślałem, że chociaż tyle, że uda się właśnie... No, wyeliminować jednego kościelca. Przerzucił strzałek. Ale nie, oczywiście musiał przeżyć. No i oczywiście on się załamie psychicznie, bo na niego wszystkie te stresy lecą. Wiedziałem. Już nie jest potrzebne, więc można się skupić na nich. Mhm. Super, jeszcze wrota śmierci mu zróbcie. Jest siebie samego już nie odstresuje wystarczająco, więc może lepiej po prostu skupić się na kapłance. Jego trzeba będzie właśnie do oberży wysłać, albo... Nie do oberży, to chociaż do tego, jak to się nazywa, do kościoła, ale chyba do oberży prędzej. Dobra, ty już jesteś niegroźny, no ale nic z tym blokujesz, więc... No, ideolo prawie. I znowu w niego, bo jakby inaczej... To nie jest tak, że mam czterech bohaterów, ja mam jednego tylko. Tylko w niego można atakować. Dobra, strzałki. Okej, on już nie groźny, dzięki tym strzałkom właśnie. A tego może wyjmie nasz krzyżowiec. Dobra, się udało, przynajmniej tyle. Nie, kontynuuj przygodę, jeszcze mam tu przecież jedną skrzynkę. Dziękuję. Ours.
Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Pewnie same negatywne. O! No nawet. Nie jest źle, powiem wam szczerze. A ile mam czasu? A fresh irritant to some. A sanguine memory to me. Ciekawe. I w sumie można powiedzieć szczerze. Chciałem robić więcej, ale w sumie to ile. No, trwa ten odcinek, to już pokazało mi samo za siebie, że niestety. Ale nie ma szans na więcej niż tylko tyle. Oczywiście jeszcze standardowo zobaczymy, kogo my tu mamy. Puszyńczka. Shoot, bandage and pillage. The dancing steps of war. Dobra. Zobaczmy w tym miejscu, czy jest coś ciekawego. No, nie ukrywam, że się trochę zawiodłem. Ale dobra, nie ma co się przejmować. Mógłbym właśnie poulepszać już niby moją drużynę, ale najpierw może lepiej, że zdecydować się, gdzie idziemy i kogo bierzemy. I zobaczmy, tu mamy dla krzyżowca. Fajne nawet, tylko no nie czuję, żeby to było jakieś aż tak ważne. Więc tak, zatoka odpada. Tutaj mamy znowu coś dla postaci, której nie posiadamy. W tym miejscu jest w sumie kamień szybkości, czyli no niby fajne, niby nie fajne. Dobra, czyli w takim wypadku prawdopodobnie idziemy do Kniei. A to oznacza tylko tyle, że musimy się skupić na w sumie postaciach, których chcemy, a nie na jakichś takich konkretnych, powiedzmy. Więc na zakończenie całkowite oddajemy chorego do leczenia, tylko kogo bardziej. No chyba jego, szczerze. Jest uniwersalniejszy, więc niech on to straci. I dobra, na zakończenie, jak mówiłem, jeszcze teraz czas tylko przygotować odpowiednią drużynę. A więc tak, tym razem na pewno ona pójdzie, przy czym dam jeszcze i tą zdolność. Zamiast tego najczęściej będzie prawdopodobne branie ewentualne zamiast zatrutych strzałek. Kogo jeszcze byśmy mogli wziąć tam na wyprawę? W sumie nie wiem, ale dobra, to się wymyśli później chociaż. Niech będzie ona, co prawda mocno zestresowana, ale więcej pieniędzy się w sumie może przydać, więc tak. Na pewno to. Na pewno, no w sumie nie na pewno, ale raczej to. I niech będzie, że wezmę jeszcze takie rzeczy, czemu w sumie nie, i takie. Jeszcze od razu w sumie ją zmienię. Czy ją zmieniłem? Nie, oczywiście, że nie. Więc niech będzie, że ona pójdzie na razie bez tamtego. Okej, dziękuję. A co do reszty drużyny, to w sumie pomyślimy. Następnym razem oczywiście możecie proponować swoje pozycje do drużyny. Podkreślam, idziemy teraz do Kniei ze względu na akty własności, które są cenne, nam ich brakuje. Plus taki przedmiot, który nie jest niby to dobre, niby to jest, nie jest to niby złe, ale no wiecie, po prostu jest. Tak więc ja na obecny moment dziękuję. No i trzymajcie się do następnego odcinka i w ogóle, tak dalej, tak dalej. No więc tyle, trzymajcie się. Ej.